Szczeniętą podajemy karmę w temperaturze pokojowej zawsze? Czy w jakiej? Jak karmimy dorosłe psy? Czy ta temperatura w ogóle ma znaczenie? Znaczy, powiem tak. Z założenia, jeżeli chodzi o żywienie szczeniąt, wtedy, kiedy chcemy zwiększyć atrakcyjność sensoryczną karmy, ważnie, znaczy ważnym elementem zwiększającym tą sensoryczność jest temperatura karmy. Nikt tutaj nie mówi o gotowaniu karmy, tylko mówimy o temperaturze pokojowej. Dlaczego? Dlatego, że normalnie warunki w wyższej temperaturze substancje zapachowe jako substancje takie niskocząsteczkowe ułatniają się bardziej szybciej tak, z tej karmy, tak, tak? tak? Przez to ten zmysł zapachu jest lepiej wyczuwalny przez psy.